Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Anna Stawczyk, a dzisiaj ze mną gość wyjątkowy, gość specjalny, aktor, artysta, no przede wszystkim też prowadzący kultowego teleturnieju, który zna każda polska rodzina Familiada, a przy okazji, przed chwilą się dowiedziałam, człowiek, który nigdy nie podróżował polskim metrem, Karol Strasburger. Bardzo mi miło. No witam, sensacja właśnie, że to metro. Jeździłem tak metrem w Nowym Jorku, w Londynie, ale jakoś w Warszawie mi się nie udało. Jeżdżę zawsze swoim samochodem i jakoś tak jak mogę unikam publicznych środków transportu. Nie, no zawsze mam coś ze sobą, może nie dlatego, że jakoś tam się specjalnie obawiam jakichś napaści, ale znaczy nie napaści w sensie jakimś bandycko-złodziejskim, tylko swoich ewentualnych fanów, ale zawsze mam ze sobą jakąś torbę, coś wiozę, dokądś jadę i zawsze mam jakiś pakunek, więc jadę albo po zakupy, albo na tenisa, albo do pracy i ciągle wożę obładowane albo ubraniami, torbami, butami, więc noszenie tego byłoby dla mnie takie dość niewygodne. No właśnie, ten pana grafik szalenie napięty. Bardzo się cieszę, że w tym natłoku ciągłych obowiązków znalazł pan czas na rozmowę. No ale właśnie, ja przedstawiłam pana zawodowo, a wypada też trochę bardziej prywatnie. Szczęśliwy mąż Małgorzaty, dumny tata 3-letniej Laury, bo 3-letniej, zdaje się, że dopiero w tym roku będzie skończył 4 lata, prawda? Tak, 3 lata i 3 miesiące. No, ja się właśnie a propos prywatnych spraw odwołam do tego, co pani była uprzejma napisać. Tak wzbudziło to we mnie jakiś element sympatii, w jakimś sensie podziwu, że tak jakby pani stanęła troszkę po stronie mojej, przy okazji kolegi i tego, co nam się gdzieś zarzuca, bo to jest taki jakiś problem trochę mało zrozumiały dla mnie, no ale okej. Ale przeważnie ludzie lubią się czepiać, lubią mieć pretensje, lubią coś wypominać, natomiast kompletnie ich nie interesuje prawda, ani taka, jakby to powiedzieć, ludzka... No ludzki odbiór tego wszystkiego, o czym się pisze. Każdemu się wydaje, że my ludzie, którzy się pojawiamy gdzieś na publicznie w teatrze, telewizji, to my nie mamy takich ludzkich odczuć, że czegoś tam nie przeżywamy, że nie jest nam przykro i tak dalej, ale jest nam oczywiście czasami jest nam przykro, trzeba się trochę uzbroić, ale dzięki, że pani trochę nas obroniła, aczkolwiek nie czuję się jakoś specjalnie tak jakoś w takiej sytuacji, że walczę z tym jakoś specjalnie, czy czuję się jakoś koszmarnie źle. No po prostu rozumiem, że tak jest, akceptuję to, nie mam innego wyjścia i tyle. No niestety u nas nie wszyscy jeszcze mają ten element, może nie wiem, takiej trochę bardziej empatii, gdzie za granicą się to przejawia, trochę nie wchodzi się z buciorami do życia innych. No a tutaj mamy taką tendencję, no ale właśnie, spotykamy się w walentynki, święto zakochanych. Ja słyszałam, że państwo, pan z żoną, owszem, obchodzicie walentynki, ale szerokim łukiem. Z daleka. Tak, szerokim łukiem, z daleka. No właśnie, dlaczego nie przepadacie za tym świętem? Nie o to chodzi, że przepadamy. Ja po prostu tak, mamy dziś walentynki, przy okazji wszystkim paniom i zakochanym najlepsze życzenia, tylko ja jestem przeciwnikiem takiego organizowania ludziom emocji poprzez święta. To trochę jak Dzień Kobiet kiedyś był, prawda, rajstopy i paczka papierosów i płaszcz ortalionowy w prezencie i cieszymy się tego dnia, bo mamy jakieś przywileje. Podobne jak jest z walentynkami. To jest taki niby dzień, że trochę nie bardzo to rozumiem. Mamy się kochać tego dnia bardziej niż każdego innego. Albo ci, którzy się nie kochają, to tego dnia niczego nie mogą obchodzić, bo on uznał, że się nie kocha lub nie jest kochany. Nie, trochę tego nie rozumiem. No to takie święto bardziej w moim przekonaniu dla biznesu, dla ludzi, którzy produkują tych gadżetów, cała masę, serduszka, kubki z serduszkiem, długopisy i tym podobne atrakcje. Także trochę nie bardzo wiem, jak ja mam to odebrać, że to święto zakochanych. Na co dzień świętujecie? No tak, no to co, dziś się kocham, jutro nie, wczoraj się jeszcze nie kochałem. No może to jest atrakcja dla kogoś, kto podrywa To znaczy, że wzajemnie ludzie mają się sobie ku sobie blisko, prawda? I tak nie bardzo wiedzą, jak to zacząć. Więc... A pan z natury jest kochliwy, czy raczej z tym uczuciem to zawsze było powoli? Nie, z kochliwością to bym uważał w ogóle, myślę, u wszystkich. Bo to dość ryzykowny temat, wymagający trochę czasu. Ale jak powiedziałem, jak chce się kobietę poderwać, nie wiem, zwrócić uwagę, no to można w Dzień Walentynek z kwiatkiem polecieć, zaprosić na kawę. Jest okazja jakaś, prawda? Ale do miłości to jeszcze moim zdaniem daleka droga. Ja po prostu starałem się te rzeczy traktować dość poważnie. Nie dlatego, że nie jestem młodzieńcem, ale parę rzeczy przeżyłem i wiem, czym to pachnie. To nie jest tak, że się tak kochamy i nie ponosimy z tego żadnych konsekwencji. Ponosimy oczywiście, bo zawsze albo kogoś ranimy, albo wchodzimy w układ, który jest nieuczciwy, niepełny, a potem cierpią dwie osoby, albo może i więcej. Więc kiedyś mi się wydawało, że tak można się zakochiwać z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, jedna dziewczyna, druga, to nie ma problemu. Nie, no jest jakiś tam pewien w życiu problem i uważam, że to już jeżeli zaczynamy mówić o miłości, to musimy mieć przekonanie, że to tak jest. No właśnie. Istnieje wiele teorii o uczuciu, o miłości. Ja tutaj troszeczkę przytoczę, zasekuruję się. Jest teoria trzech miłości. Teoria trzech miłości głosi, że ta pierwsza to jest ta miłość wyidealizowana, wierzymy, że będzie jedyna. Druga, tak zwana trudna, która uczy nas, kim jesteśmy i czego chcemy lub potrzebujemy. Potrzebujemy jej doświadczać. A trzecia miłość to jest ta miłość, która przychodzi tak łatwo, że wydaje się wręcz niemożliwa. Jest to rodzaj więzi, której nie można wyjaśnić, ponieważ nigdy jej nie planowaliśmy. No i naukowcy oczywiście mają jeszcze teorię 5 miłości, to ona jest bardziej związana z chemią w mózgu. No. A panie Karol, czy pan ma jakąś teorię na temat miłości? Na miłość? Tak. Teoria o miłości. Ciężko. Ja nie jestem profesorem od miłości, broń Boże, i nie mogę nic tutaj dodać więcej, aczkolwiek powiem, że miłość to jest coś takiego, co powstaje moim zdaniem z czasem. Nie można się zakochać w kobiecie. Myślę o kobiecie, bo teraz to mamy różne opcje, ale ja myślę o kobiecie jednak mimo wszystko, że ją widzę na przystanku, na ulicy i ja już się zakochałem. No nie. Znaczy zwróciła moją uwagę swoim wyglądem przede wszystkim, zachowaniem, ubraniem, atrakcyjnością, prawda? No to jest ta podstawa, przeważnie to tak działa. A potem dopiero zaczyna się dalsza część, więc niektórzy się zakochują poprzez na przykład środki jakiegoś przekazu, internety, tym podobne. Kiedyś był CB Radio, coś takiego było tak. I bardzo dużo się rozmawiało przez to radio i ktoś miał fajny głos, ciepły, fajnie rozmawiał, był bardzo miły, atrakcyjny. I wydawało się, że no należałoby się spotkać, zobaczyć jak wyglądamy, zobaczyć się. No, w większości wypadków dochodziło do rozczarowań i ta miłość radiowa i głosowa szybko gdzieś przemijała, bo nagle się okazywało, że ten egzemplarz jest kompletnie inny niż nasza wyobraźnia. Więc parę rzeczy się musi na to złożyć, ale na pewno jest to pierwsze takie, nazwijmy to, zauroczenie wyglądem, atrakcyjnością, które potem przeradza się z biegiem czasu w to, że ktoś jest miły, ciepły, ma fajny charakter, dobrze nam się z nim rozmawia, jest inteligentny, jest błyskotliwy, jest pełen przebojowości. No różne cechy nam są potrzebne. Jeżeli mężczyzna jest fajtłapą życiowym i nagle trafia kobietę, która jest pistoletem takim życiowym i zasuwa ze wszystkim do przodu, prawda? No to nagle człowiek szaleje, mówi: Boże, nareszcie mam kogoś innego, ktoś to mnie mobilizuje, pociągnie do atrakcyjności, do wyjazdów, tu idziemy na zakupy, do kina, do teatru i tak dalej. Ale jeżeli ktoś jest z kolei taki właśnie i nagle widzi kobietę spokojną, fajną, ciepłą, ale wcale jej nieśpieszną do klubów, takich właśnie, o czym mówiłem, teatrów i koncertów, to też może mu się to nagle spodobać, że ta kobieta mu wprowadzi pewien spokój w życie. Więc, no jasne. Więc to zależy od wielu, wielu czynników. No właśnie, ale tych, o których już wspomnieliśmy, wielu hejterów, ludzi pełnych jadu, których ja pozdrawiam miłością i mówię jak zwykle, ukochajcie się, bo zawsze są to na pewno jakieś deficyty. Oni myśleli przez bardzo długi czas, że to u pana tak wyglądało, że pojawiła się ta żona i że to dość szybko się wydarzyło, a to wcale wasza historia. Wszystko nie wydarzyło się tak prędko, to trwało latami i chyba z początku wcale w ogóle nie było oczywiste przez wiele lat. To znaczy, no tak, oczywiście, to tak tam sobie ludzie w głowach kombinują, co chcą, może dlatego, że nie mają własnego życia, żyją życiem kogoś innego. Smutne dla mnie to i bym powiedział miejscami nawet tragiczne, że ktoś potrzebuje wkraczać w czyjeś życie, zastanawiać się, co on zrobił, dlaczego tak. A przeradzę, zastanów się chłopie lub dziewczynko nad sobą, potem się zajmij kimś innym. Nie, no oczywiście to tak nie zaczęło się, to byłoby za proste. Po prostu znaliśmy się z różnych innych sytuacji, w których do głowy by mi nie przyszło, że akurat Małgosia będzie mamą mojego dziecka i moją żoną. To by mi do głowy nie przyszło nigdy taka sytuacja. Wiele rzeczy się na to składa, ale przede wszystkim jedna rzecz podstawową, która tu była, to była taka cecha charakteru polegająca na tym, że zauważyłem dziewczynę, która jest miła, sympatyczna, strasznie taka jakby oddana sytuacji. Wydawało się, że bardzo uczciwa w tym, co mówi, nieudająca, nieprzekombinowana, nieprzerobiona na kogoś innego, bo to też trzeba pamiętać, że widzimy kogoś, i widzimy, że ten ktoś nie jest sobą, bo jest poprzerabiany, pomalowany, włosy na zielono, w uszach nie wiadomo co powtykane, w nosie jakieś dodatki i już nie wspomnę o tatuażach i patrzę i nie wiem kto to jest, tak szczerze powiedziawszy, kogo on chce tu przede mną ta dziewczyna czy ten chłopak, bo to w dwie strony działa, pokazać kim on jest naprawdę. Więc jednak z biegiem czasu staramy się, a możemy jako aktorzy jesteśmy ludźmi wyczulonymi naprawdę na brak udawania. Nam kiedyś Grotowski mówił, że udawać na scenie nie można. Można grać, oszukiwać w życiu, ale nie w teatrze. To może brzmi dla kogoś, kto się tym zawodem nie zajmuje, trochę dziwnie, bo każdemu się wydaje, że aktor to na scenie kogoś udaje. Otóż nie. Każde fałszywe słowo, każdy jakiś gest nieprawdziwy natychmiast jest odbierany przez widzów i my to czujemy, że ktoś udaje, że nie słucha nas, że gdzieś jest w innym miejscu. Więc ja jestem wyczulony na to, jak kogoś poznaję, to zaraz widzę, czy to jest jakaś gra, że ta osoba coś kombinuje, czy ona chce coś załatwić, jakąś grę nieudolną przeważnie, prawda? Ja to od razu wyczuwam, czy jest prawdziwa, uczciwa, jestem taka, jaka jestem. I Małgosia taka była. Więc to był taki pierwszy element, który strasznie mi się spodobał i zwrócił moją uwagę. Plus parę jeszcze różnych innych spraw, prawda? I wyglądu, i zachowania. To się wiele rzeczy na to składa, ale to trwało. To tak się nie podziało od razu. No właśnie. Trochę odpowiedział pan na moje kolejne pytanie, bo chciałam zahaczyć o to, że umawiając nasze dzisiejsze spotkanie, miałam przyjemność rozmawiać z panią Małgorzatą i muszę przyznać takie pierwsze wrażenie, bardzo konkretna, fajna babka. Ja lubię z takimi konkretnymi ludźmi obcować. No i chciałam właśnie zahaczyć o to, co najbardziej, jaką cechę pan ceni, ale już powiedział pan, że szczerość. A może za co jest pan Małgorzacie najbardziej wdzięczny? Znaczy, to się wszystko wiąże z tą szczerością tak naprawdę, ponieważ my jako ludzie przez wiele lat czasami, a czasami nigdy w związkach, ani nawet naszych związkach przyjacielskich, małżeńskich, koleżeńskich, nie potrafimy okazać komuś swoich uczuć, nie potrafimy mu powiedzieć, co o nim sądzimy, kim on dla nas jest, wstydzimy się tego, krępujemy się, staramy się być kimś ważniejszym. Mężczyźni są macho, który jest twardziel, on tu nie powie o żadnych uczuciach, a już żeby powiedzieć kocham ciebie, no to nie wchodzi w rachubę. Widzę, ile to ludzi kosztuje. Wiem, ile aktora to kosztuje czasami, kto nie ma takich doświadczeń, że ma nawet na ekranie, w teatrze powiedzieć kocham cię. To jest bardzo trudne słowo. Małgosia mnie nauczyła tego, że tak można mówić. I że to jest bardzo ładne i to sprawia olbrzymią przyjemność i nie należy się tego wstydzić, że to nie jest rzecz, którą, jakby to powiedzieć, chowamy dla siebie po to, żeby zachować swoją przewagę emocjonalną na przykład, prawda? Ja nie powiem jej, że ją kocham, mimo że taka jest prawda, ale tego nie powiem, żeby ona sobie nie pomyślała na przykład, że ja jestem słaby, że ja mogę coś tu może przegrać, bo ja kocham, czyli można mnie sobie dookoła palca zawinąć i ja będę, tak jak niektórzy hejterzy myślą, że taki starszy, taki gość od tej młodej dziewczyny to jest tak uzależniony, że co ona zrobi tak, to on już wszystko robi tak, jak ona chce. Otóż no, to tak nie jest. Doświadczony człowiek, w miarę inteligentny i mądry i mający swoją godność i jakieś doświadczenie i to, o czym mówię, tego nigdy nie zrobi, bo to nie na tym polega. Jeżeli mówimy komuś, że go kochamy, to dajemy mu naprawdę wielki prezent, taki walentynkowy, prawdziwy, ale można go dawać nie tylko dziś, nie tylko jutro, tylko przez cały rok, przy różnych sytuacjach i różnych okazjach. Małgosia nauczyła mnie tego, że tak można mówić. Nie uprawiałem takiej formy mówienia drugiej osobie za często nigdy. Bo też może za często tego nie słyszałem od drugiej strony. To jest tak, że ta wzajemność mówienia o swoich uczuciach, o swoich potrzebach, o czasami smutkach, o czasami nawet oczekiwaniach jest czymś bardzo ważnym. I ludzie się tego boją i może przy okazji takich walentynek, co tylko ma to święto nadmuchane balony z serduszkami i nic więcej w środku i pusto, to warto to zaproponować. Jeżeli coś czujesz naprawdę, powiedz to komuś, nie wstydź się tego, ponieważ odblokujesz u niego to samo i nagle okazuje się, że między tymi ludźmi, którzy gdzieś tam udawali, że nie zależy mi na nim albo na niej, prawda, pojawia się coś fajnego, że ludzie są do siebie ciepli, fajni, mówią sobie miłe rzeczy. To jest bardzo w życiu potrzebne i ktoś może kogoś tego nauczyć. Małgosia mnie tego nauczyła. To piękne. No właśnie, ale walentynki walentynkami, ale mamy sezon ferii zimowych, białe szaleństwo. No ja wiem, że oprócz właśnie pasji, miłości do tenisa czy jazdy konnej jest pan zapalonym narciarzem. No i chciałam zapytać, czy już mała Laura stawia pierwsze kroki, pierwsze szusy na stoku, już tam hasa, czy to jeszcze dopiero powoli, bo ona jeszcze jednak malutka jest. No bardzo chyba malutka, 3 latka to jest naprawdę niewiele, niedawno zaczęła chodzić i już biega, już skacze. Tak, no oczywiście jest również tak, to też jest bardzo ważne, jak jest w rodzinie, jaki jest tata, jaki jest mama, takie są dzieci. Bardzo często słyszę u dorosłych znajomych, których próbuję namówić na jakiś sport, wyjazd, czy tenis, czy narty, oni mówią tak, ale ja nie umiem, bo ja nigdy w domu nie miałem takich wzorów. Moi rodzice tego nie uprawiali, nie robili, nie wyjeżdżali i tak dalej. Ja należę do ludzi, ludziom niektórym, tym hejterom się wydaje, że człowiek, który kończy 60 lat, to się nie nadaje do niczego, że jest starym dziadem, który nic nie potrafi. Otóż tak nie jest, od razu uprzedzam. Ja w swoim wieku w tej chwili lepiej gram w tenisa niż 30 lat temu, jeżdżę lepiej na nartach. I lepiej, no już nie byłem na surfingu parę lat, ale również i lepiej pływam i tak dalej. Człowiek się uczy wielu rzeczy, to są sporty techniczne, których można się nauczyć. I dorosły człowiek dobrze grający w tenisa gra mało lata lewą ręką. Tamten nie będzie wiedział, co się dzieje, bo może będzie szybciej biegał, ale nic więcej. Więc jakby taktyka, technika, umiejętności, tego się z wiekiem człowiek uczy. I tego chce nauczyć swoje dziecko oczywiście, bo myślę, że jednym z elementów takich, którego w życiu mi brakowało, to jest to, żeby móc przekazać swoją wizję świata, swoje doświadczenia, swoje pasje komuś. Jasne. Żeby tego nie zabrać ze sobą na tamten świat i tak to gdzieś przepadnie. A czasami są to naprawdę fajne wartości, które człowiek latami zdobywa i możliwość posiadania dziecka i przekazania mu tego. Więc oczywiście dziecko małe moje już lata z rakietą tenisową po domu i odbija balony. Dziecko już stało na nartkach małych, bo tego mu nie odpuszczę, ale ono samo widzi, że tatuś jeździ, podjeżdża, że tatuś to robi dobrze, więc temu się przygląda. Tatuś ogląda w telewizji na okrągło narciarstwo, tenisa, te sporty mnie pasjonują, więc one są w telewizji cały czas. Więc między bajkami dziecka a tenisem jest mała odległość. Ja tylko przełączam zaraz na swoją bajkę, jak to nazywam. I dziecko to widzi, chłonie i naśladuje, więc wydaje się, że podobało jej się to. Oczywiście zjechała ze mną gdzieś tam na nartkach, trochę gdzieś tam na moich stała, trochę je zapięła, trochę jej się nogi rozjeżdżały. To jest trudny sport. Te sporty wszystkie techniczne są bardzo trudne, dlatego ludzie dość często się zniechęcają. Ale mam nadzieję, że dziecko będzie to uprawiało, ale dodam jeszcze, że nie jestem człowiekiem, który będzie na siłę ciągnął, że moja córka musi być zawodowcem, że musi być zawodowym tenisistą, narciarzem, że ona musi. Nie, ona nic nie musi. Nigdy nikt nic nie musi. Jasne. Mówię to do swojej żony. Nie musisz sprzątać, ale jak chcesz, żeby było czysto, no to sprzątaj. Ale jak nie sprzątniesz, to ja sprzątnę. Nie musimy, ale jeżeli chcemy, żeby dookoła nas działo się coś, co w życiu nas może wyróżnia od innych, jakimś porządkiem, jakąś umiejętnością, no to musimy to robić. Ale nie będę stał, jak to niektórzy, z batem i kazał dziecku grać na fortepianie, mimo że on do tego nie chce. Nie, ma złapać bakcyla, jak go nie złapie, to trudno. No właśnie, ale przez lata uczęszczał pan na legię i ćwiczył gimnastykę, dowiedziałam się, i podobno mała Laura przejawia tam jakieś gimnastyczne, że tak powiem, umiejętności. W co się najczęściej bawicie w domu? Tak, ja mam ze sobą z 15 lat wyczynowej gimnastyki i mam ze sobą umiejętność asekurowania. To jest dość ważne, bo myśmy spadaliśmy na głowę z drążka po salcie, potem po tamtym każdy był porozbijany, nogi połamane czasami, czy palce, czy ręce i tak dalej, no bo to taki sport. Ale główną rzeczą to jest właśnie umiejętność złapania, asekurowania i umiejętność przewidywania, co się może zdarzyć, bo po głupiemu to ja nigdy niczego nie robię w tych sportach, ponieważ uważam, że tam, gdzie jest niebezpieczeństwo, tam potrzebna jest dużo większa mądrość, spokój i taka rozwaga w tym. Więc ja się nie boję, że gdzieś ona mi upadnie, bo wiem, że ją w każdym momencie złapię. Ja wiem, gdzie ona może spaść, bo ja to przewiduję. Wiem, gdzie się leci na tak zwaną mordę i trzeba się ratować. Ona na przykład bez problemu wchodzi na mnie, staje mi na ramionach, robi taką stójkę, jeszcze tam w rękach nie staje mi na rękach. Co prawda nigdy go nie potrafiłem zrobić jako zawodnik, bo to nie jest takie łatwe. Ale nie ma tego lęku, bo ona czuje się dość bezpiecznie. Ona wie, że gdzie by nie poleciała, to moja ręka ją łapie i nic jej nie będzie. Więc robi takie różne rzeczy i bawi się. Staje na głowie, robi różne jakieś takie figury, no trochę gimnastyczne. To jest bardzo małe dziecko. Nie wolno też robić rzeczy, które mogą jej zrobić jakąś krzywdę, więc jak powiedziałem, wszystko jest w granicach zabawy i jakiejś takiej normy i broń Boże, nikogo nie namawiam do robienia czegoś, co przekracza pewne granice i tworzy jakąś niebezpieczną taką granicę, której no, przekroczyć naprawdę nie wolno. No właśnie, ja w swoim tekście, który pisałam we wspomnianym felietonie, wspomniałam o 40-latkach, 30-latkach, którzy, no owszem, mają dzieci, ale gdzieś tam ten pęd tego świata, może jakieś przyzwyczajenia nie pozwalają im dbać o siebie tak, jak powinni. No i dlatego tutaj mamy odpowiedź, dziwią się i zadają pytanie, jak pan to robi, że jest pan w takiej formie? No i wiemy, że jest to ruch, jest to na pewno dobre jedzenie, ale chyba też stroni pan od używek. Chyba nie ma mowy o alkoholu czy papierosach. No nie ma. Nie, nie, ale u mnie wychodzi to wszystko naturalnie. Ja nie mam sytuacji takiej, że ja sobie zakładam wbrew sobie coś. Jasne. Ja nigdy nie paliłem papierosów, ponieważ jako marynarz, a byłem kiedyś w szkole morskiej i chciałem pływać, no, chcieli mi koledzy nauczyć, żebym ja koniecznie palił, bo jak to marynarz nie pali. Więc mnie tak wkurzało koszmarnie, że ktoś mnie do czegoś namawia. Ja nienawidzę, jak mnie ktoś namawia do czegokolwiek, jeszcze na siłę do rzeczy, które są dla mnie nie po drodze. No, ja tego nie chcę, a on mnie namawia, że ja muszę. No to już koniec. To tego na pewno nie będę robił. Więc mnie namawiali na palenie, bo pan marynarz musi palić i tak dalej. To w ogóle było dla mnie nie do przyjęcia. Oczywiście w szkole jakiegoś tam papierosa każdy spróbował. Zaciągnąłem się 2 razy, 6 razy kaszlałem, potem czułem niesmak przez pół dnia, powiedziałem nigdy w życiu więcej. Ale to nie było wynikające ze zdrowia mojego jakiegoś dbania. Natomiast oczywiście z wiekiem nabrałem świadomości, jak to jest szkodliwe niesamowicie, ile to robi złego ludziom, ile moich znajomych umarło z tego powodu. Sam brałem udział z profesorem Zatońskim w takiej akcji Rzecz Palenie razem z nami i tak dalej. Rozmawiałem z ludźmi, którzy mają z tym problem, dzwonili, pytali, co mają robić, co mają jeść, czego nie jeść i tak dalej. Uzależnienia rzecz straszna. To jest coś, co nami rządzi, a ja powiedziałem sobie w życiu i każdemu to polecam. Nic nie będzie mną rządziło, bo to ja decyduję, a nie to coś. No jak to jest możliwe, żeby coś mnie zmuszało? Mnie? Do czego? Że ja muszę? Nie, nic nie muszę. To ja mogę chcieć, ale jak nie chcę, to nie. To nie znaczy, że ja nie piję alkoholu. Piję czasami. Wypiję tam 50 wódki czasami, czy jakiegoś koniaku przy okazji. Ale niechętnie, nie smakuje mi to za bardzo. Czasami lampka wina do obiadu dobrze mi robi, ale to wszystko. Nie mam natury takiej, że muszę się urąbać, jak niektórzy koledzy, że on się, jak jedną wypije 100, to musi drugą, musi trzecią. Ja mówię, ale czemu musisz? No nie wiem dlaczego, ale muszę, no. Muszę. Chyba tak ma też branża artystyczna trochę. Kiedyś tak było. Kiedyś tak było, że spotkania jakieś tam po spektaklach kończyły się w Spatifie i tam się ludzie bawili do rana, a rano na próbach albo na planie zdjęciowym odbywały się rozmowy, kto ile wypił, kto był lepszy. Ile wypiłeś wczoraj? No 100. Daj spokój, ja to 4 walnąłem. Panowie, co tam? Ja to połówkę i jeszcze bym chętniej i tak dalej. I kto więcej był lepszy, to nie. To nie była moja bajka i może to też ma wpływ na zdrowie jakieś, niewątpliwie tak. To znaczy ja sobie zawsze taką teorię i polecam każdemu, miałem w głowie tę teorię, że zdrowie nam musi starczyć na całe życie, nie tylko jak mamy 20 lat czy 30. Jeden z profesorów w szkole teatralnej tłumaczył nam coś takiego, co budziło we mnie wtedy zdziwienie. On mówi tak, słuchajcie, kończycie studia, macie tam po 25 lat, 6. No i teraz wchodzicie do teatru, do filmu, do pracy. Macie przed sobą kartę niezapisaną, musicie ją zapisać, zrobić karierę, nauczyć się. No to tak do 40 musicie zasuwać. Zostać zabawy, przyjemności gdzieś na bok, wszystko ma pójść. Teraz liczy się praca. Nawet rodzinę zostawcie, nie miejcie od razu dzieci, bo albo dzieci, albo kariera. No bo jak się dziewczyna zajmie dziećmi zaraz po szkole, to mija tyle lat i tyle ma jakby takiego odejścia od pracy i psychicznego, i fizycznego, że naprawdę jest ciężko rozwijać się w takim momencie. Ja byłem zdziwiony, powiedziałem, co gada. Mówi, bawić się będziecie po 50. Aha. Słucham, po 50 to żyć nie będę. Tak mi się wydawało. Ale teraz widzę, że on miał rację, że rzeczywiście przychodzi taki moment, że człowiek popracuje nad sobą, zrobi jakąś karierę, nauczy się, zarobi jakieś pieniądze, kupi sobie jakiś samochód, jakiś dom, jakieś mieszkanie. I przychodzi taki fajny moment, że warto pomyśleć o czymś więcej. Już się nie goni za tym wszystkim, można odpuścić jakąś rolę, powiedzieć, nie gram tego, nie robię tej reklamy, bo wolę z dzieckiem być. I to jest taki moment fajny, że można sobie jechać na wakacje, powiedzieć, przepraszam, ja tego nie chcę robić, bo nie mam czasu, wolę pojechać na narty. A umie pan w ogóle odpoczywać? Bo ja słyszałam, że jest pan niezłym pracusiem i owszem, wszystko nienerwowo, na własne... Nienerwowo, brawo, dobrze, bardzo ładnie. Nienerwowo, na hasło. Tak, nienerwowo, na własnych warunkach, bez pośpieszania. No ale jest pan pracusiem, to gdzie ten odpoczynek? Nie, ja bardzo lubię odpoczywać i umiem. Ja nie należę do takich ludzi, przepraszam, że dam przykład mojego dobrego kolegi, który niestety zapłacił, myślę, i między innymi za to najwyższą jakby cenę, bo niestety nie żyje, mam na myśli Zbyszka Wodeckiego, który nie potrafił odpoczywać. Rzeczywiście jeździł w tej i z powrotem, koncerty na południu, na północy, jeździł samochodem po parę tysięcy kilometrów dziennie czasami i on nie umiał, bo się denerwował, że czas mija, on siedzi i patrzy w morze. Albo siedzi i patrzy albo jedzie gdzieś tam na nartach czy coś, a tu koncert. To ja tego nie mam, nie, wręcz odwrotnie. Jak wyjeżdżam na kemping na przykład na miesiąc, bo ja muszę wyjechać na długo, to z przyjemnością siedzę i patrzę w morze i nic nie robię. Bardzo lubię nic nie robić, bardzo lubię. To nie jest tak. Uważam, że człowiek potrzebuje takiego spokoju, pobycia trochę ze sobą, nie myślenia o niczym, o żadnych problemach. Kłopoty, gonitwa, pęd, w jakim przyszło nam żyć, niszczy nas straszliwie. Nas to wykańcza kompletnie. Najbardziej wykańcza nas samotność, ale to tak na marginesie. Ale też trzeba zrobić przerwę. Ja w swojej pracy w tej chwili i w życiu właściwie całym mam ciągłe jedno zdanie. Szybciej, szybciej, pośpiesz się, bo czas, bo już zaczynamy, już kończymy, musimy skończyć. Kiedyś częściej słyszałem słowo lepiej, poprawmy to, zróbmy, żeby było lepiej, żeby było może bardziej artystycznie. A teraz szybciej. A teraz mamy głównie szybciej. Nienawidzę tego pędu i dlatego mówię nienerwowo dość często, ponieważ jak ja robię coś wolniej, to robię znacznie lepiej i dużo szybciej, bo mamy to w domu. Jak wychodzimy i się śpieszymy do pracy, to wypadają nam klucze, wylewamy wodę, herbatę, kawę nam nagle łokciem coś walniemy, to trzeba wytrzeć podłogę, nie mamy szmaty, rzucimy ją gdzieś, okazuje się, że pobrudziliśmy jeszcze coś przy okazji, człowiek wraca i widzi, że ten pośpiech właściwie spowodował, że mamy gorzej i dużo więcej zajęć, dużo wolniej nam to wszystko potem idzie, więc... To tak kiedyś pamiętam, mój dziadek, to już dawne dzieje, zawsze mówił, śpiesz się powoli. Więc śpieszę się powoli. Jasne, no właśnie, a emerytura? Zamierza pan w ogóle udać się? Czy, bo ja mam wrażenie, że no właśnie, potrafi pan na tyle umiejętnie gospodarować tym wolnym czasem, że jest ten czas na odpoczynek, no ale stricte to słowo emerytura, które no bardzo często się u nas w Polsce przeplata, przewija. No chyba by się pan zanudził, nic nie robiąc. Znaczy, nie bardzo rozumiem cały ten układ w moim zawodzie. Oczywiście spraw związanych z emeryturą to jest jakiś taki dodatek do tego, że no, płacimy za emeryturę całe życie. To nie jest to, że ktoś nam to daje za darmo. Są ludzie, którzy to wkładają do tak zwanej pończochy albo do grudka, zakupują i potem mają, prawda? Ale my płacimy na tą emeryturę, chciał, nie chciał. Więc to nie jest jakaś specjalnie łaska, że nam państwo robi jakiś niesamowity ukłon. Teraz my wam płacimy 1500 zł miesięcznie, jak wy macie dobrze. Nic nie mamy dobrze, bo to nic z tego nie wychodzi, prawda? To nie jest żadna kwota, z której człowiek żyjący czynnie, funkcjonujący normalnie w tej rzeczywistości może z tego funkcjonować. Więc dla mnie słowo emerytura, że ja chcę przejść na jakąś emeryturę, nie pracować, nic nie robić, w ogóle nie istnieje takie pojęcie. Emeryturą może być tylko stan zdrowia mój lub no, kogoś w podobnej sytuacji, że nie mogę, bo nie mogę pracować, bo jestem chory, nie mogę chodzić, nie wiem, mam zadyszkę, mam chore serce, coś mam chorego. No to dla mnie to Pan Bóg wtedy lub sam sobie wyznaczyłem taką emeryturę, że do pracy się nie nadaje, ale dopóki człowiek się nadaje do pracy, to wydaje mi się, że powinien to robić. Tym bardziej, że tu się posłużę jakimiś takimi badaniami. Podobno to wymyślili Japończycy, a jak zawsze Amerykanom to się przypisuje, że ludzie po 60 dużo lepiej myślą, bardziej artystycznie, bardziej twórczo, ponieważ im się podobno druga półkula jakoś uaktywnia w głowie i mają większe spojrzenie na świat, mają więcej fajnych pomysłów, są bardziej twórczy. Jedną rzecz mają gorszą, że robią to wolniej. Bo może młody człowiek zasuwa właśnie i potrafi 6 rzeczy na raz, a szczególnie kobiety, to one to mają, że potrafią w tym samym czasie dziecko przewijać, karmić, rozmawiać przez telefon i pisać jeszcze SMS-y i maile. Ta moja żona to potrafi. Ja tego nie potrafię kompletnie. Jak coś robię, to muszę się na tym skupić, na jednej rzeczy. Jasne. Zawsze mówię, rób jedną rzecz, a dobrze. No ale jak ktoś potrafi robić parę rzeczy dobrze, no to niech robi. No to jego wybór, jego umiejętności i ten. Ale podobno jest lepiej, więc dlatego korzystam z tego i fakt, że wiele rzeczy w pracy mi się może nawet lepiej udaje niż kiedyś. No a właśnie tacierzyństwa zaznał dopiero pan po 70. I chciałam zapytać, jak smakuje to tacierzyństwo, co jest największą wartością tej roli? No i słyszałam, że otrzymał pan piękny prezent od pociechy na Dzień Taty. Zdaje się, że była to jakaś piękna bransoletka. Tak, była. Nawet ją mam na ręku w tej chwili i napisane tu jest, każdy może zostać ojcem, ale nie każdy potrafi być tatą. Bardzo ładnie. Piękne. Więc kocham cię, tato. Do tego jest jeszcze podpis i dziecko dało mi to w prezencie. Nie wiem, czy potrafię. Znaczy ojcem rzeczywiście to nie tak łatwo być, bo no wiele rzeczy trzeba przełamać w sobie. Przede wszystkim ja musiałem przełamać swój porządek. Ja jestem człowiekiem dość porządnie ukształtowanym. Znaczy porządnie w tym znaczeniu, że jeżeli postawimy tutaj ten kubek, to drugi też musi stać obok równolegle. To nadal ma coś takiego, jak on ma natręctwa, że jeszcze musi obrócić ten kubek w odpowiedni sposób, żeby to łóżko się zgadzało równolegle do linii, na przykład na korcie. Ja tego nie mam, ale lubię mieć porządek. Znaczy w swoim bałaganie lubię mieć porządek, żeby było wszystko poustawiane. Jak buty leżą krzywo, to je ustawię prosto, bo mi to przeszkadza. Ale dziecko wprowadza taki bałagan. Nie wiedziałem, jak ja sobie z tym poradzę, ponieważ nagle wszystkie zabawki są porozrzucane, wszystko lata po pokoju. I tam trzeba uaktywnić cierpliwość i właśnie no i trzeba, nerwowo nie może być w ogóle. Prawda? I człowiek myśli, no nie wytrzymam tego, jeszcze jeden długopis leci, nagle buty lecą gdzieś tam, nagle jakieś obrazki, kartki, wszystko porozrzucane i teraz ja z tym zrobię, czy ja to wytrzymam. Nie, oczywiście wytrzymuję, jak się okazuje. Nawet bym powiedział, ja to kocham. No bo w jakimś momencie widzę radość tego dziecka i w jakimś momencie życia człowiek patrzy na świat oczami tego dziecka, że ono coś poznaje. Pierwszy raz w życiu widzi kubek, widzi papier, widzi kredkę, widzi śnieg padający. Ona nie wie, co to jest. Mnie się już wydaje, że to jest niemożliwe, żeby nie wiedzieć, co to jest śnieg, czy deszcz, czy wiatr, prawda? A co to tak szumi, tata? No wiatr. A co to jest wiatr? No takie powietrze, że tak, ale skąd ono się bierze, to powietrze? Ona nie wie tego, prawda? I to szereg jest, pytań i właśnie to wytłumaczyć dziecku, a poza tym wprowadzić go w ten świat takiej tajemniczości życia powoduje, że ja się uśmiecham. Czasami denerwuje mnie to oczywiście, że muszę to sprzątać wszystko, bo sprzątamy to razem. Może nawet bym powiedział, że żona celuje w tym sprzątaniu i też nie może tego wytrzymać. To jesteśmy zgodni. Ale bycie ojcem w momencie, kiedy to dziecko leci, jak się po nie przyjdzie do przedszkola i leci z otwartymi łapkami, tata, tata, i rzuca się na szyję, to nie ma nic przyjemniejszego. To wszystkie te bałagany to idą w zapomnienie. Żona i córka, tak się dowiedziałam, mówią do pana pieszczotliwie pysio. Przyjaciele podobno mówią do pana Lolek, a czescy znajomi Kajo. Ja chciałam się zapytać, skąd się wzięły te ksywki od przyjaciół i podobno z pracą w czeskim filmie, zdaje się, że hokej, wiąże się jakaś ciekawa anegdota. Wszystko pani wiesz. Wszystko pozdradzali wiem. Tajemnice jakieś mojego życia. Kajo jest to Karol, takie zdrobnienie czeskie. Aha. Z hokejem tych tajemnic trochę tam różnych było, bo to rzeczywiście film mało znany. Ja trochę grałem za granicą, nikt tego nie widział w Polsce. Ja widziałem te filmy, ale też nie wszystkie. Ale hokej to była ciekawostka, mianowicie nie wiem, o czym mówimy, ale grałem trenera fińskiej drużyny hokejowej. On się nazywa Alpo Suchonen, o ile pamiętam, ale chyba dobrze pamiętam. I była to wtedy jedna z czołowych drużyn na świecie. Oni walczyli o tytuł mistrzów świata wtedy. I byłem tak jakoś włączony w niektóre sceny jako ten prawdziwy trener, że na jednym z zawodów międzynarodowych, gdzie Finowie grali chyba z Czechami czy z Kanadyjczykami, trudno im powiedzieć, jaki to był mecz, wszedłem na prawdziwy mecz, na prawdziwy lód z drużyną Finlandii jako ich trener, ubrany tak samo jak on. On akurat wiedział o tym, że to jest do filmu, więc był z boku. W takim samym niebieskim garniturze, w krawacie, na łyżwach. Ja dość dobrze jeżdżę też na łyżwach, więc mieliśmy taki epizod w ogóle hokeja. Graliśmy w hokeja również, co prawda bardziej na rolkach może, ale wszedłem na ten lód z nimi i to spowodowało wielkie zdziwienie prasy. I były takie notatki jakieś w prasie, że teraz Finowie mają nowego trenera, który przyjechał z Polski. Podobno się nazywa Karol Strasburger. Nieznany do tej pory trener. Ciekawe, jak sobie poradzą i tak dalej. Gdzieś miałem tę gazetę tak, z moim zdjęciem. No bo to było zdziwienie, że drużyna wchodzi z innym facetem na początku, no tak, prawda? Tak. No, parę było ciekawostek przy kręceniu tego, bo oczywiście jako trener miałem potem do wykonania zadanie, żeby ich tam wysyłać na lodowisko, dawać im różne polecenia, więc stałem za ławeczką, gdzie oni siedzieli. Po fińsku ani słowa, więc używałem czasami niecenzuralnych słów, mówiąc do nim, teraz ty tam w lewo, i chodziło o to, żeby pokazywać gestami, co oni mają robić bardziej, przy okazji coś mówić. Nie było na szczęście tego słychać, co ja do nich mówiłem, a oni na szczęście nie rozumieli. No w każdym razie wyglądało to dość wiarygodnie, więc parę takich przygód miałem. Pracowaliśmy z Magdą Waszariową, która grała główną rolę damską, ja oczywiście męską, i wielka miłość między nami. Ja grałem fińskiego trenera, który nie mógł się, to były czasy, w których jakby ten układ poglądów politycznych był na tyle ważny, że nie dopuszczano, żeby z zachodu jakiś trener zakochał się w czeskiej dziennikarce. Magda Waszariowa, świetna aktorka, która potem była ambasadorem Słowacji w Polsce. Także poszła w karierę polityczną. Ale jeszcze a propos znajomości, ale takiej znajomości bardziej rodzinnych. Chyba ma pan dość pozytywny kontakt z teściową i ona jakieś prezenty panu prawi przy każdym spotkaniu. Czy to prawda? Tak, prezenty prawie kulinarne. Tak, tak. Sękacza mi przywozi i karmi mnie niepotrzebnie, bo to brzuch rośnie, a ja jestem łasy na takie rzeczy. Tak, teściowa taka, która funkcjonuje w dowcipach i w anegdotach, która jest niechętna, niechciana. To w tym wypadku bym tego nie powiedział. Ja lubię, jak teściowa jest z nami, pomaga, jest miła, sympatyczna i bym powiedział, może to nie zabrzmi fajnie, ale nie przeszkadza, bo dość często teściowa przeszkadza, prawda? No lubią tam 5 groszy swoje, jakąś wizję, coś mówi, tak, proszę narzucić. Tak, proszę siak, proszę tego nie robić. Nie, tego nie mam. Więc ta sytuacja jest mi obca i tak, no... Kontakty mamy dobre, takie przyjacielskie bym powiedział bardziej, bo jesteśmy dorośli, więc ja się nie muszę bać teściowej, ani ona nie musi mnie, więc to jest wygodne, bo czasami to tak właśnie ludzie mają dylemat. Mój kolega, który wydawał córkę za mąż, mówi, no to ja jako tutaj teść, to nie pozwalam do siebie mówić po imieniu na przykład, prawda, bo to dopiero musi być ślub, potem musi wiele rzeczy się zdarzyć, żeby ten młody do mnie miał prawo mówić po imieniu. To jest tutaj granica i tego śmego. Mimo takiej granicy nie ma. Ja w ogóle nie uznaję takiej granicy między ludźmi, bo uważam, że granica jest dobrego wychowania, zasad. Jeżeli je ktoś przekroczy, no to wtedy słabo to wygląda. Ale forma mówienia sobie po imieniu niczego tu nie rozwiązuje, bo można mówić do kogoś, proszę pana, ale w głosie i w oczach mieć taką pogardliwość, że wolałbym już tego nie słyszeć, więc ta forma, zresztą mam to w Familiadzie, ja przechodziłem bardzo dużo takich etapów, jak się zwracać do swoich gości. No właśnie, I na początku też mówiłem, proszę pana, proszę pani, całowałem kobiety w rękę, byłem bardzo kulturalny i szarmancki. Tak mi się wydawało, że tak być powinno, ale to nie wypalało, dlatego że to było zbyt duża odległość się i dystans stworzył od razu. Media lubią to skracanie dystansu. Więc tak, trzeba byłoby to jakoś tak stworzyć, żeby ta atmosfera między nami była właśnie taka rodzinna, fajna, że się znamy po prostu. I szanujemy, lubimy i tak dalej. Więc ja przechodziłem różne etapy. Oczywiście przeszło do tego, że jesteśmy po imieniu. Czasami miałem kłopot, jak miałem na przykład siostrę zakonną, która z Watykanu przyjechała. Miała na imię siostra Maria chyba, a mówię, Marysiu, co u ciebie? Jak tam się ci żyje, prawda? I to jakoś tak dla niektórych, nie dla niej, ale dla tych, którzy to oglądają, pobrzmiewało tak niefajnie, że ja nagle do siostry mówię, Marysiu, słuchaj, jak tam ci się żyje i tak dalej. Więc trzeba było to jakoś rozwiązać, ale próbowaliśmy to jakoś tak zrobić, żeby się wszyscy w tym czuli dobrze. Ale jasne. Był to pewien problem jakiś. Natomiast w innym wypadku to nie... Taki problem miałem podobnie z generałem policji, pamiętam też. No, generał policji, jak przyszedł ze swoją obstawą do programu i ja do niego nagle mówiłem, słuchaj Janek, jak tamtego, to oni po prostu truchleli, no bo nikomu do głowy nie przychodziło, że do generała można po imieniu, prawda? Do mojej generale wszystko na baczność, prawda? No ale wytłumaczyłem mu, że takie są zasady. Przejmował to miejscami niechętnie, przyznam, ale trudno. No właśnie, odbijając od tej familiady, panie Karolu, tak szczerze, nie znudziło się to po latach? Jest coś jeszcze, co zaskakuje? Czy kompletnie nie? Nie znudziło się, dlatego że Po pierwsze, to muszę powiedzieć otwarcie, program nie powstaje w studiu telewizji Borownicza, to jest program, który powstaje prywatnie, w prywatnym studiu i po prostu my mamy swoje godziny, swoje jakby towarzystwo od lat. Oczywiście ono się zmienia. Myślę o towarzystwo, to znaczy redakcja, operatorzy kamer, którzy też się trochę pozmieniali, niektórzy i tak dalej. Ale mamy swoje miejsce, ja mam swój pokój, mam swój dom taki do nagrań i może nie powinienem tego mówić, ale mimo wszystko niektórzy uważają, że program jest oczywiście na żywo, tak to trochę badamy, ale on jest nagrywany oczywiście z pewnym wyprzedzeniem, więc dlatego o tym mówię, że nie jestem zajęty tym cały czas. To nie jest to, że ja codziennie muszę jechać i nagrywać, bo pewnie to by mi już się znudziło dawno. Natomiast tylko są pewnie jakieś tam okresy zdjęciowe. Mam przerwy. Jak zrobię dość dużo nagrań, to czasami zapominam, bo mam miesiąc w ogóle odpoczynku i nie wiem, co się dzieje. Ja od tego tematu uciekam, wracam na świeżo. Kiedyś nawet na początku pisałem sobie, jak omijać pewne zwroty, żeby ich nie powtarzać. Ale to się nie da. Przy 3000 odcinku ciężko przywitać ludzi za każdym razem inaczej, prawda? Więc już stwierdziłem, że przyjmę pewną formułę, bo mi się wszystko wyczerpało i ona będzie już stała i nie będę kombinował, że było inaczej, tylko witam Państwa gorąco i serdecznie. I to zostawiłem to i tak zawsze już ludzi witam. Kiedyś próbowałem różnych form, ale nie, to już w pewnym momencie nie da rady. Nie da rady przy tak dużej ilości powtórzeń, ale jednocześnie też na przykład próbowałem pewne formułki sobie zapisywać, żeby się nie pomylić. Potem stwierdziłem, że właśnie to może być niedobre, ponieważ będzie to pewna powtarzalność tego samego, więc uciekam w ogóle od wszystkiego, co się wiąże z programem, od jakichkolwiek zasad. I ja je pamiętam, ale w związku z tym, że jak po miesiącu wracam, to te słowa mi się czasami układają inaczej, bo sobie przypominam. Ja nie próbuję sobie tego przypomnieć. Przypominam sobie w trakcie nagrania. I te słowa, określenia czasami są inne. W inny sposób to mówię i bardzo się z tego cieszę, że nagle podam jakąś formułę lub do kogoś się zwrócę kompletnie w inny sposób niż to robiłem do tej pory. Bo to jest fajne i ważne, żeby program był żywy. Program nie ma scenariusza, program nie ma w tej chwili reżysera. Właśnie ja się tym zajmuję. I nikt mi generalnie niczego nie narzuca. Bo to też tak ludzie pytają, a jak ty sobie z tym radzisz, czy tam ci ktoś nie wchodzi z kopytami za przeproszeniem, prawda, i nie każe tego czy tamtego. Nie, na szczęście nie. Ale ja mam też swoje granice, jak powiedziałem, dobrego wychowania, pewnych zasad i tego, co może chciałbym, ale nie zawsze wypada powiedzieć, ale mogę. Jasne. Zawsze jest możliwość wycięcia tego. I czasami tak się dzieje, jak komuś coś nie pasuje, to może wziąć nożyczki i wyciąć. Ale staram się tu być zgodny ze sobą i też nie udawać, nie merdać ogonem do nikogo za bardzo, nie starać się sprzyjać komukolwiek. Sprzyjam sobie i zasadom, które uważam, że powinny między ludźmi istnieć. Szanuję tych ludzi, którzy tam przychodzą, staram się ich polubić, jednych bardziej, drugich mniej. Ale jak to z ludźmi, ale niektórych warto podziwiać, bo ostatnio miałem naprawdę tak fajnych ludzi do podziwiania. Tak. Robią tak fajne rzeczy i właśnie dorosłych ludzi. Kobietę, która w wieku 60 biega gdzieś jakieś na nartach, olbrzymie przestrzenie, zawody na całym świecie. Po Chinach jeździ, Nowa Zelandia, chodzi gdzieś na jakieś po 40 kilometrów, jakieś marsze po nocy. Mówię, ludzie, co wy macie, kim wy jesteście? A no i opowiadają, a dlaczego tak się dzieje, skąd u nich taka aktywność. To jest fajne. Teraz mam poważne pytanie, bardzo poważne pytanie. I już zabieram się do słuchania. Panie Karolu, czy ma pan dotąd jakieś Niezrealizowane marzenie, prywatne, zawodowe, czy raczej stara się pan na bieżąco realizować swoje cele, marzenia? Marzenie. No, kiedyś miałem marzenia, ale te marzenia chyba powoli mi się porealizowały. Bo moim marzeniem było dziecko, przyznam szczerze, a największym marzeniem to było marzenie mojego ojca. Żebym ja miał dzieci, a nie miałem. No to się udało zrealizować. I to myślę, że chyba największe marzenie zostało zrealizowane, ponieważ to był taki temat trochę rodzinny, mianowicie ja byłem ostatni już z naszej rodziny, gdzie gdybym nie miał dzieci, to nasze nazwisko gdzieś się kończy na mnie. Rozumiem. No więc ojciec mówił, pamiętaj, że coś musisz z tym zrobić, prawda? No jest nadzieja, co prawda jest dziewczynka, ale ma prawo zatrzymać swoje nazwisko. Oczywiście. I to będzie gdzieś dalej funkcjonowało, więc to jest okej. Kiedyś miałem marzenia, żeby zagrać w jakimś prawdziwym westernie. To był czas, kiedy oglądaliśmy te westerny. Tak jak Samo Południe, Rio Bravo, patrzyłem na Paula Newmana, na John Wayne'a, jak oni chodzili, jak grali. Myślę sobie, Boże, w takim filmie wziąć udział, to by było coś. No ale te westerny się skończyły. W zamian nic nowego, dobrego nie powstało. I to marzenie gdzieś też uciekło. I też nie mam marzeń, żeby na przykład nagle zagrać w filmie jakimś amerykańskim, bo nie wiem po co właściwie. No niektórzy tak kiedyś marzyliśmy, bo to i pieniądze, niby jakaś sława, ale parę osób zagrało i jakoś tej sławy takiej, tych wielkich gwiazd nie było. A poza tym myślę, że w tych czasach, w jakich przyszło nam żyć, to tych takich wielkich nazwisk hollywoodzkich już też nie ma. To kiedyś tak było, prawda? I Sofia Loren, Brigitte Bardot, kurczę, ten Paul Newman, to były nazwiska, Robert De Niro. No on funkcjonuje, dalej gra, prawda? Ale to były takie sztandarowe gwiazdy, na których się chodziło do kina. Teraz powoli wśród tego młodego pokolenia, przyznam, coraz mniej jest takich nazwisk. W ogóle wszędzie tak się podziało. Podobnie jest i u nas, podobnie jest w muzyce, wszędzie wszystko jest podobnie. Przenosi się, prawda? Trochę do sieci. Do sieci, ale tak. To się tak rozmyło, ponieważ technika to zmieniła, prędkość działania, o której mówiłem, to zmieniło. Podobnie jest w muzyce. Takich ludzi jak Elvis Presley, czy Beatlesi, czy Rolling Stonesi, i tak można byłoby, czy Polanka, ten cały okres muzyczny. No to się pojawiają, jeden przebój, dwa, tego nie ma, potem ktoś inny znowu coś zaśpiewa. Nie wiadomo, czy to on śpiewa, czy to komputer śpiewa za niego, coś. Trochę się to zmieniło wszystko, więc i moje marzenia się lekko zmieniły. Miałem takie marzenie nie do zrealizowania, żeby usiąść sobie na koncercie z orkiestrą wielką symfoniczną i zagrać koncert Chopinowski na fortepianie, mimo że nie umiem grać, ale to jest marzenie. Okay. Ale marzenie na tym polega, prawda? Żeby wejść, usiąść i zagrać nagle, prawda? Bez nauki, żeby coś mi w głowie się stało, żebym ja to umiał. A to byłoby tak piękne, prawda? Ukłonić się i zagrać piękny koncert. Nie umiem grać na fortepianie, dlatego jest to marzenie. Ale innych tak naprawdę nie mam. Moim marzeniem jest teraz, żeby mieć jak najdłużej zdrowie i żeby mi nic z tego zdrowia nie popsuło. To jest najważniejsze. Zakręcając do tych naszych dzisiejszych czasów, no jesteśmy na temat, więc ja nie omieszkam zadać pytania związanego z Polską, bo zawsze gdzieś tam próbuję przemycać, finiszując rozmowy, ten element. Zbliżają się wybory. Ja o politykę nie będę pana ciągnąć za język, broń Boże. No ale chcę się zapytać, co pan sądzi, czego nam, Polkom, Polakom najbardziej potrzeba tak społecznie, czego nam brakuje? Oczywiście temat ciężki. Nie chciałbym, bo nie mam takiej natury i nigdy tego nie robiłem, żebym się opowiadał publicznie, politycznie po jakiejś stronie. Aczkolwiek ludzie wiedzą, znają moje poglądy, znają z różnych sytuacji, ale nie, nie próbuję z tym jakoś... Nie chcę robić kariery politycznej. Uważam, że gdybym ją chciał robić, to bym bardzo ostro występował i bym był bardzo tutaj zdecydowany w tym, co mówię. Ale to tylko ma sens wtedy, jeżeli chciałbym zrobić karierę, a nie chcę. Jak najdalej od kariery politycznej, jak najdalej od wszelakich stanowisk, ponieważ nie lubię tego i nie lubię być związany. Lubię człowiekiem wolnym, stanowiska przywiązują, wszystko przywiązuje do partii, do czegoś. Kiedyś zupełnie przypadkiem zostałem wpisany na listę partii piwa. Kiedyś taka partia powstawała. Nawet o tym nie wiedziałem, że byłem na liście. Bardzo się zdziwiłem i chyba byłem jeden z nielicznych, który próbował jak najszybciej się z tego wypisać interesu, mimo że ludzie byli zdziwieni. Moi stary, ty wiesz, jakie to szansa dla ciebie, człowieku, ile ty będziesz z tego miał, kasy, tego. Ja mówię, ale po co mi to potrzeba? Tego nie chcę. Nie... A czy ja mogę być indywidualnie, występować sam jako ja? A no nie, to nie, to musisz jako partia. A mówię, nie, to dziękuję bardzo. Ja nie chcę być z żadną partią, z nikim. Chcę być sobą, chcę odpowiadać za to, co mówię, co myślę. Ale tak społecznie, czego rodakom potrzeba, żeby dobrze się żyło? Jest nam, myślę, ogólnie nie najlepiej, prawda? I czekamy na te wybory. Tylko że każdy mówi, no dobrze, wybierajmy. Ale nikt z nas nie wie, kogo ta większość chce wybierać, prawda? Bo każdy chce, żeby szli do wyborów. No dobrze, tylko każdy ze swojego punktu widzenia uważa, żeby poszli do wyborów po to, żeby wybrać te partie i tych ludzi, na których nam zależy. A oni mogą zrobić nam psikusa i wybrać tych, na których nam nie zależy, prawda? No więc chciałbym się powiedzieć, idźmy do wyborów wszyscy, ale wybierajmy tak, jak ja uważam, że tak być powinno. No, a to byłoby za proste i byłoby trudne, więc staramy się jak możemy, ale powiem jedną rzecz, która jest wszechobecna wszędzie. To jest brak jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszystko, co się dzieje. Brak jakiejkolwiek fachowości. Nie może być takiej sytuacji, żebym ja jako aktor, który nie ma doświadczenia ekonomicznego, nie mam doświadczenia politycznego, nie mam doświadczenia kierowania ludźmi, nigdy nie byłem żadnym dyrektorem, prezesem, nie zarządzałem nikim, nagle stanął na stanowisku ministerialnym albo zarządzania krajem, nie daj Boże. Nie daj Boże, bo nie mam doświadczenia żadnego, a to się dzieje na każdym kroku. Ludzie, którzy są kompletnie spoza tej grupy, którzy zajmowali się innymi zawodami, był szefem może jakiegoś sklepu mięsnego albo pracował gdzieś jako garderobiany w teatrze i nagle staje się politykiem. To tak nie może być. No, trzeba mieć przygotowanie fachowe. I ja, tego mi brakuje. Uważam, że ci ludzie powinni rządzić, którzy się tego nauczyli. Ale tak jest wszędzie. Słyszymy ciągle i w gazetach, i może w środkach przekazu, i w takim, w jakim teraz się znajdujemy, że aktor nadużył środków jakiś tam, bo się nawąchał czegoś. Aktor pobił kogoś. Aktor gdzieś zrobił wypadek, wpadł samochodem, zabił ludzi. Aktor osiągnął coś tam, a potem się okazuje, że nikt z tych ludzi nie jest aktorem. Nikt. Ponieważ teraz aktorem staje się każdy. Każdy, kto się pojawił gdzieś publicznie, ja może, że dziś jestem tu w kamerze, to może się już powinienem też, jak gdybym im nie był, nazywać aktorem, no bo przecież że jestem publicznie, widać mnie, czy jestem aktorem. Nie, to nieprawda. Tak być nie może. Aktorem, kiedyś były zawody Mistrzostwa Świata w pływaniu w Budapeszcie, w których zająłem drugie miejsce. Zbyszek Buczkowski w Żabce wygrał. Mamy tytuły mistrzów, wicemistrzów świata w pływaniu. To były w Budapeszcie fajne zawody aktorów. Ale... Związek, który organizował to, zwrócił się do Spatifu naszego, do zespół, żeby potwierdzano każde nazwisko, że skończył studia i ma dyplom aktorski. Aktorem nie mógł być ten, który zagrał epizod, a tak naprawdę jest prawnikiem albo polonistą czy dziennikarzem. To od tego jest inne zawody. Jesteś aktorem, jak skończyłeś studia, masz dyplom i tak dalej. Teraz jest masa osób, które nie mają z tym nic wspólnego. Pojawiają się, są znani, bo są znani. To są tak zwani celebryci. I nie wiadomo, co oni robią, co zrobili, na czym się znają, ale zabierają głos w każdej sprawie. Eksperci. Ale nigdy w życiu na scenie nie stanęli. I nie daj Boże, żeby stanęli, bo się nagle okaże, że ani by, ani my, ani kukuryku. To nie jest taka prosta sprawa. Myśmy się uczyli 4 lata u wybitnych ludzi, u Bardiniego, Cholubka, Świderskiego. Masę osób wkładało nam do głowy różne rzeczy i dzięki temu mamy tytuły magistrów sztuki. Nie tylko uczono nas aktorstwa, ale uczono nas podejścia do tego zawodu, szanowania się wzajemnie, skromności, do tego, że pojawianie się w gazetach, szczególnie tych kolorowych, to naprawdę nie jest nic wielkiego i nie po to. Zawsze Bardini nam mówił, chcecie mieć zdjęcia? To idźcie na modela, na stripteasera, ale nie na aktora. Aktor to jest kompletnie inny zawód. Macie ciężką robotę, jak będziecie popularni, to przy okazji, ale nie tylko po to, żeby iść. Jeden taksówkarz zapytał, pani Karol, co ja mam zrobić? Moja córka chce być celebrytką i chce mieć reklamy i zdjęcia w gazetach. Co ja mam robić? Ja mówię, ale lektorką chce być, aktorką? Nie, aktorką nie. Ona chce być popularna. Ja mówię, wie pan co, jak pan zrobi? Pan weźmie pas i przyłoży jej parę razy, żeby jej z głowy to wybić, no bo to nie ma nic gorszego. To tak nie można. Więc podobnie jest w polityce. Mamy masę takich osób, które w sposób nieprofesjonalny albo szalenie egoistyczny, pozbawieni zasad jakichkolwiek. Polityk trochę jak ksiądz powinien być, prawda? Że powinien mieć pewną misję. On występuje w naszym imieniu, za nasze pieniądze, ale nie dla siebie. To ja nie chcę być karierę robić, żeby mnie było tylko widać. Od tego to może być ten celebryta. Widać, tu jestem, halo, widać mnie, mówię, ale co pan mówi? Nie ma znaczenia co, aby mnie było widać. Czyli podsumowując, mniej amatorszczyzny, więcej rzetelności, odpowiedzialności. Uczciwości, odpowiedzialności za to, co robimy. Ludzie nie mają, politycy, odpowiedzialności większości. Mówią raz w lewo, raz w prawo, raz mówią, że to zrobimy, mija miesiąc, mówią, myśmy tego nie mówili, a skąd? Ja mówiłem zupełnie co innego. Jak pan nie mówił? Proszę, to jest nagranie. A to pewnie sfałszowane nagranie, to nie jestem ja. No to tak nie można. To musi być odpowiedzialność za słowa, musi być odpowiedzialność za to, co robimy i w związku z tym myślę, że tego społeczeństwo oczekuje takiej rzetelności, fachowości i uczciwości. To jest rzecz podstawowa, ale ona powinna funkcjonować w ogóle w naszym życiu, a w dziennikarstwie szczególnie. Muszę to powiedzieć, ostatnio czytam artykuł na swój temat, jestem tam wmieszany w to. Że i to mogę po nazwiskach pojechać, bo co mi zależy, że moją pierwszą narzeczoną była Żwieta Dmochowska, córka Mariusza Dmochowskiego, znanego aktora i potem on był prezesem Zaspu, świetny aktor i tak dalej. No, nazwisko się zgadza, tylko nigdy nie była jego córką. Dalej, że miała dziecko, co prawda nie jest napisane, że ze mną, ale nigdy nie miała dzieci i w ogóle. Dalej, że świetnie sobie za granicą żyje. No nie żyje, niestety od 3 lat nie żyje, nie ma jej na świecie. I takie bzdury są wypisywane, już nie będę mówił gdzie i kto to pisał, ale dzieje się to bez odpowiedzialności jakiejkolwiek. Jeżeli ktoś pisze artykuł i w jednym artykule jest 6 kłamstw niesprawdzonych, nierzetelnych, no to ja się pytam, jak piszę o Polsce, o gospodarce, o wojnie, to pewnie jest tak samo. To podważa jakąkolwiek wiarygodność i zawsze uczono nas, jak się topisz naprawdę, to krzycz ratunku, ale nie udawaj nigdy w zabawie tego, bo potem jak będziesz naprawdę się topił, to nikt się nie uwierzy. No więc jeżeli piszemy bzdury na takie, za przeproszeniem, gówniane tematy, które nie mają żadnego znaczenia, to nam się zaraz wydaje, że na te tematy również, na które mają znaczenie, pisze się podobnie. Nie wierzymy w nic. Wiarygodność jest rzeczą podstawową, która uciekła nam. No ale tego staramy się trzymać mimo wszystko, mimo różnych czasów. I podsumowując, puentując nasze spotkanie, bardzo się cieszę, że się zobaczyliśmy i panu, małżonce, córce, ale również wam, drodzy czytelnicy, widzowie. Ja życzę w walentynki, ale nie tylko, na co dzień mnóstwa miłości, również tej miłości do samego siebie i dużo słonka w postaci uśmiechu, no bo uśmiech, jak wiemy, potrafi rozjaśnić największą szarugę, szarówkę, więc dużo miłości i słonka. No dziękuję. Może jeszcze dodam tym hejterom, bo to tak trochę nas połączył ten temat, że pani, pani tak uprzejmie zauważyła, że nie jest tak z nami najgorzej, ale powiem, że wiek to nie wszystko. Czasami dla kogoś taki dziadek starszy opędzluje go na nartach i w tenisa i nie będzie miał szans najmniejszych. Kwestia jest tylko, jak się żyje, jak się układa to życie i kim się jest. I czasami taki związek z kimś młodszym uskrzydla też niesamowicie, ale jedną i drugą stronę, ponieważ ja dostaję i od dziecka, i od swojej żony takiego olbrzymiego kopa życiowego, prawda, że mi się chce i że jest fajnie, ale jednocześnie ja daję swoje doświadczenie, mądrość, umiejętności, wiele rzeczy, których młodzi nie mają, muszą się tego jeszcze długo uczyć. Więc myślę, że czasami jest to dobrze, ale tylko czasami, ponieważ to musi się, dwie rzeczy muszą się zgodzić, ale one nie zawsze są takie same, jak się ludziom wydaje. Przykładanie szablonu takiego, jak ludzie to przykładają, jest bez sensu, ale kochajcie się, niezależnie od wieku, bo to rzeczywiście uskrzydla i daje szansę na to, że się chce rano wstawać i ten dzień spędzić przyjemnie, a każdy dzień jest ważny, ale miłość nam jest do tego potrzebna, to prawda. Otóż to, kochajmy się, kochani, trzymajcie się, do zobaczenia.